Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i siostra. Jasnie, gramy sobie w wychodzenie na zewnątrz, jak to już kiedyś nazywałem, czyli mówi naut. Ja czuś... Mówiłem, że będą duchy? Mówiłem. Mówiłeś. No. Więc po prostu dzisiaj kontynuujemy po długiej, długiej przerwie terrariowej. Dokładnie. Chociaż nie, żeby nie było terraria też będzie, ale no. No ale nie ciągle i nie tylko. Rzucaj łapę i karmę przed... no to aby zaoszczędzić czas. Czemu Pakmur jest tak nawiedzony? Pewnie ma niezłą dzielnicę. Gulową. Gulową. Aha. Gul. Krasnale. Ten to ja może zajmę się już zbieraniem czegoś potrzebnego. Pewność krasnale. O, szyba! Dupnął. To plupnął. Krasnal. Ej, ra. Tuj, bo mi ukradnie duch. Jak chlupnął. Bo nie wiem, czy ty mówisz do mnie. No. Ja mam jeszcze podwójne wibracje. Jak podwójne? Nie ram, to mam wibracje. I jak? No, rozumiem. Duchy. Jak to mi? Teraz trzeba chodź pomóc. Ja tego sam nie wyrzucę przez to zwite okno. To jest za ciężkie. Będzie nosy. Ale dwuosobowe jest rzucanie tym czymś. Czekaj. No, siostro, co ty robisz? Dobra. Nie łóżko. Doniczek, nie łóżko. Powiedz mi, żebyś mi to łóżko, bo doniczek coś się na nie uwziął. I przez okno. Trzeba się ustawić. Dobra, to teraz można to wyrzucić. Jedno niepotrzebne nawet. Dobra, to ja idę wynieść tą komodę, a ty się zajmij dalej swoimi skrzatami ogrodowymi. Oj, duch chciał mnie zjeść. Ja czuję, że za te skrzaty ogrodowe jest achievement. Będzie za pozbieranie wszystkich? Tak. Nie, bo do niektórych nie da się dojść. Widzisz? No. Na pewno się to. Nie, nie da się. A teraz chodź po łóżko, jak już je mamy tak wystawione. Szybko zanim duch znowu się zorientuje, że my tu jesteśmy, będzie chciał nas zjeść. Dobra, jest łóżko. Ej, ratuj! Bo spałem z duchem. Dobra. To ja biorę walizkę. No, dalej chce mnie zabrać! Czemu ten duch tak się uwziął? Ten duch jest zły. A w samuczku mówili, że to był dobry duch. Tak, w samuczku był dobry duch. Tak, ten samouczka przecież jak się uczyliśmy rzucać paczkami, bić po głowie siebie, to nas nie atakował. Dlaczego ten jest zły? Wytłumacz mi, siostro. No bo tak zrobili, no. A powinien być też dobry. I grzeczny duszek. Nie, drugie łóżko. Nie wiem. Tak. Oj. Wpadłem do bajorka. Ups, znowu wpadłem do bajorka. Przeskocz, pieseł. Przeskocz przez okno. Ale po co? Tak można. Zostaw mi to. Ej, moje! No, żebyś to wrzuciła do wody jeszcze. Ja wezmę walizkę. Widzisz, jaki jestem mistrzu? Nie po kanykach skakać. Ja też dam radę. Ups. Nie, nie dasz rady, siostrę. Jeśli ja nie daję rady, ty tym bardziej nie dasz rady. Coś mówiłeś? Tak, że nie dasz rady. A dałam radę. Nie, nie dałaś. Radziłam. To łóżko trzeba chyba normalnymi sposobami wynieść. Nie wyrzucimy przez takie malutkie okno. Mhm. Ups, wpadłem z walizką do wody. O, głowa rycerza. Znowu go zniszczysz. Ups, znowu wpadłem do wody. Czemu ta rzeźba przypomina jakiś dziwny nos na sznurku? O, ta rzeźba.
Ze szczęście nie trzeba jej zabierać, więc no. Nie mech, tylko ciesz się, bo no, była, nie wiem, na 5 osób do noszenia. 5 osób w to nawet nie może grać. No dlatego o tym mówisz, pewnie 5 osób i tak byłoby potrzebne, żeby ją dobrze unieść. Trzeba byłoby, nie wiem, ducha poprosić o pomoc. Dobra. Cześć duchem, pała duchem. Ja tu mam problemy z walizką, a ty... Cześć duchem, pa duchem. No, masz problemy. I chlub do wody było. Pierwsze. Ehem, pierwsze na pewno. Przepraszam, drugie. No to się cieszę, że dopiero drugie, bo jeszcze będzie tego dużo więcej. Ja to wiem. No i tak mniej niż ty. Tego taki pewien bym nie był. Pamiętam z jakąś dziką krowę. I przez ciebie się zagapiłam. No i dobrze. To był mój główny cel gadania dzikiej krowy. Jakim cudem ten duch mnie złapał, jak ja go wcześniej plasknęłem z liścia? A ze swojej dziwnej rękawiczki. No, mówiłem z liścia. O, kolejny gnom. No, znowu. Ty jak to masz wyzbierać wszystkie gnomy? Tak. Po co? Bo może są... Bo może klienci się ucieszą, że przynieśliśmy ich ulubione gnomy. Skąd wiesz, że oni je lubią w ogóle? Że ich nie lubią. Tylko jakaś, nie wiem, zła teściowa to rozdawała im i dlatego musieli to trzymać w domu, żeby teściowa się nie obraziła. Oje krzesło! Bardziejko jedna. No dzięki. No. Już medal z Amolinium. Przecież nie umiemy na imię. Za Amolinium. Ej, czemu te drzwi mnie biją? Ma lodówka. Moja ulubiona. Dobra. Moja. Moja lodówka. Moja! Dobra, chcesz sobie sama przenosić lodówkę. Twoja lodówka. Lubię lodówki. A najbardziej będę musiała do pozorowca wrócić. Czemu? Co, ołówek na głowie ci się za bardzo spodobał? Tak, bo ja lubię rysować. Dobrze. Cześć, duch. Tady. My drzwi wyrwaliśmy. Ja nie wiem, jak jest tak. Ja biorę ostatnią jednoosobówkę. To ja będę ciągnął kanapę. W zabójczym tempie. I zdobędziemy znowu czekoladowy medal. Wszystkie krasnale, które mogłam, to już po... zanosiłam. Teraz pomagaj, siostra. Bo ja sam tego nie mam szans wziąć. Ej! Jak on tu wszedł? Normalnie. No nie, złapał mnie. Coś mi się wydaje, że my nie zaliczymy tego poziomu. Nawet na czekoladę. No, bo ktoś lami. Ty nie lamisz. Wcale. No, ja nie staję tak specjalnie, by duchy mnie łapały, kiedy czekam na ciebie. A ty to robisz. To się nie zagapiaj, tylko ostrożniej graj, bo te duchy mogą cię złapać. Nie wiem, czy to odkryłaś. Brawo. Teraz odkryłaś, że ona tam jest? Ja ją widziałam. Co się tak zaskakujesz tą dziką krową, skoro już ją widziałaś? Zwróciłam uwagę na to, że znowu tam szła. Bo ona tam ciągle łazi. No, to teraz to, co ty bardzo nie lubisz. Plastyczne. Tak jak na wersji. Nie klikaj tak głośno tym panem, proszę cię. Nie powiem, to z panem na śmierć. Ale nie musisz klikać głośno, tak żeby cała okolica słyszała, jak ty klikasz. No, siostra, halo, sam tego nie wniosę. Chciałeś tą stronę iść? Tak. Nie, mogłeś drugą. Nie, nie mogłem. Mogłeś.
Nie mogłem. Widzisz? Nie mogłem. Bo z drugiej strony też był duch. Jeszcze. No nie wiem, może na przykład łóżko. Jakie łóżko? A takie łóżko. Co? No. Myślałam, że to kopię. Nie, jeszcze łóżko. A, tu są drzwi. Nawet ich nie zauważyłem, powiem szczerze. Serio? Tak. Nawet nie. No nie skapiłem się, nie skapnęłem się, że są tamte drzwi dodatkowe. Coś nam blokuje przejście. Zgadujesz to ty. Nie, nic. To czemu nie możemy przejść? Słucham. I proszę, nie, nie blokuje przejścia. Pod spodem, pod łóżkiem co? Jakieś szczątki rycerza. Nie blokuje. Blokuje. Teraz to ty źle się ustawiłeś. Nie ustawiłem się źle. Ja czekam tylko, aż ty przepchasz to łóżko. Dobra. Idziesz, czy mamy powtarzać poziom specjalnie dla ciebie, by tak ci się zechciało? Jak ja mam sobie z tym duchem poradzić? Normalnie idź drugą stroną? Nie da się. No, bo mi kazałaś iść ostatnio drugą stroną. No wtedy się dało. Ja też nie. Chodź tu! Teraz trzeba rzucić łóżkiem, bo ono się tu nie zmieści. Więc... stawić do rzutu. Siostro, co ty zrobiłaś? Dać mi krzywa, ty rzuciłaś łóżkiem specjalnie, żeby nie trafiło. Żebyśmy musieli powtarzać. Okej. Okay. Jakoś się udało, masz farto. Duchy nie mogą przenosić pudeł, przenikają przez nie. No, no shit, Sherlock. Pewnie dlatego są takie smutne. Bym chciał przynosić pudła. O, znowu bawię z owiec. No bo ona zawsze jest. Uwaga, uwaga, nic nie odblokowaliśmy. Widzisz, nie trzeba było krasnali zbierać. Mam pewna, że będzie proszę. Ale nie było. Więc teraz jeszcze jeden poziom może zdążymy zrobić w takim tęcie. W takim tempie jak nic, jeszcze jeden poziom zrobimy i na tym będziemy kończyć dzisiaj. Czy znowu będzie trzeba przenosić? Zwierzę. Ale jest pełno grabi. Jakieś kosiarki. Jakiś most. Kosiarki gorsze. Cóż to, bo to stracisz. Szefki. Grabie? Czemu to musiały być grabie? Jakie prawdziwe. I widzisz, kosiarki są jakieś, które z drzew będą zjadać pudła. No tam są kosiarki. Są jakieś odkurzaki. Dobra. O nie, tu trzeba jednej osobie przytrzymywać. Dobra, idziesz. Jej. To pa. Mógłbyś mi łaskawie podtrzymać? Nie. Dobra. To weź radio. Stoję przecież. I patrz, i kosiarka, widzisz? Au. Widzisz, są kosiarki. Złapię to, złapię! Nie działa, zepsute. No. Mam, teraz musisz przytrzymać. O, żółwie. Twoje ulubione żółwie. Jak nic, to są żółwie nina. Na bank. Bo tam mieliśmy takiego w czerwonej maszecie. Co ty, była już pomarańczowa i niebieska? O, jestem w czerwonej. Mówisz, to żółwie nina? To są okulary! Nie, to jest maska taka na oczy. Tak? Tak. What? Tu nawet drzwi się w ten sposób otwierają. Potem, to ja powynoszę wszystko z chałupy na razie. Nie wyniesiesz. Nie rozumiesz, co mi chodzi. Co się da, to po prostu powynoszę, potem wyjdziemy razem po te dwuosobowe rzeczy, wynosimy z chałupy, żeby już się tym nie przejmować. Dobra. Właśnie. Tylko nie wiem jak... Okej. Okay. Tylko nie wiem jak to mamy wynieść niby. Jedna osoba będzie musiała stanąć na przycisk.
jakoś. Chwilę, muszę coś sprawdzić. Może da się coś ustawić? No. Przynieść telewizor czy coś. Ale nie tutaj, na ten drugi przycisk postaw. Albo chociaż spróbuj, siostra. 1-0 dla Grabi. Dobrze. Tak. Tak jak myśleliśmy. Tak jak ja myślałem. Tak jak myślę. Teraz... Normalnie. Twoje ulubione łóżko. Tu jest drugie wejście. Okno. No właśnie. No i po co my się męczyliśmy? Siostra, pomóż z tym łóżkiem. Co ty robisz? No, a nie, nie lepiej żadne okno. Normalnie wynosimy. Czemu? Bo tak. No tak jest nudniej. Trudno. Już za dużo okien stukliśmy w karierze swojej przeprowadzkowej. Za mało właśnie. Za dużo. Każde okno ma być skluczone. Nie ma za to już bonusów, to nie musi być. Dobra, to jeszcze została kanapa. Jeśli chcesz stłuc okno, to proszę, możesz stłuc, przeskakując przez nie. Dobra, to ja idę strząść pudło. Moje pudło. I teraz wejdę w Grabia. Tak, to na pewno. Przerzucę. Nie, siostra, nie rób tego. Nie da się przerzucić. Au. To ja nam też odblokuję stałe przejście przez most. Wiesz co, mam takie trochę nieciekawe wieści. Będziemy musieli coś z klozeta powynosić. Tylko wiesz, to jest taki wychodek. A w takim miejscu to znaczy mocno śmierdzi. Wejdź. Oj, tam są kury. Mam. Wiesz co, ja bym może kury na koniec zanosił. W zasadzie weźmiemy je pod koniec i z nimi wyjdziemy do ciężarówki. Zatem na to, siostra. No tak będzie najbezpieczniej. Ja już zablokowałam. Okej. Okay. No to teraz tylko najgorsze, trzeba wszystko pownosić. Może nawet na aluminiowy. Nie, za mało czasu. Za dużo rzeczy dłosobowych. Nie brawo, tylko ty mnie zrzuciłaś. Ups. Utopiłem pudło. Teraz on znowu na drzewie będzie. Dobra. Pan tata? Oczywiście. Domownicy przeszkodzili. Nawet nie wiem, po co już o tym wspominam, że zrobili taki już rytuał, taki można powiedzieć wręcz już dosyć mocny, że jeśli ja nagrywam, to domownik jakiś musi przyjść, żeby przeszkadzać. A jak nie ma siostry, to ktoś inny musi to robić. Bo siostra jest teraz zajęta byciem częścią tego filmu, więc no dziwne, żeby mogło przeszkadzać. Wtyczki mają przypadki. No brawo. Dostać normalnie order normalnego wzroku. Ale i tak potrzebujesz okularów. Nie potrzebuję. Moim zdaniem i tak potrzebujesz. Zresztą, no czemu mi kradniesz koszyk? Weź krzesło. Ja ono... Nie to krzesło. Dlaczego szyjkę zwaliłeś? Bo mogę. Nie, nie możesz. Za późno, jeszcze i tak zrobiłem. No to teraz najgorsze. Dwuosobówki. Na koniec jedna osoba blokuje, a druga idzie po te krzesło. To ja blokuję. To ja blokuję, bo mi się nie chce chodzić. Jaką resztę? Tylko krzesło z jedną osobą już zostało. To co, na co ustawiliśmy? No patrz, czekoladowy medal. No przecież ja ci mówiłem, że jasnowidz jestem w tych kwestiach. Myślałam. Nie, przecież jest jasno. Więc jasno widzę. Ciemnowic to prędzej ty. No dobra, już wrzucam stół. Ciekawe, niby jest taki kwadratowy, a i tak się nieźle potoczył. Dobra, to teraz tylko kanapa. Widzisz, udało mi się ominąć Grabię nawet. Jesteś ze mnie dumna? Tak, bardzo. Dobra.
I teraz będziesz musiał przytrzymać nie, most. Trzeba rzucić kanapą. Ale nie tak krzywo. Dobra. Trzymaj most. Utrzymam most. Czemu? Bo tak fajnie. Nie, nie było. Było. Tak. Rób to, co kochasz, ani przepracujesz ani dnia w życiu. Tak mówi szef, gdy się go spyta o podwyżkę. On naprawdę uwielbia przeprowadzki. No cóż. Nasz szef to jest karton. Więc co się dziwisz? Hiw. Kawy. O. Tak. Przejdźmy na żółwnina. Widzisz? Mówiłem, że to żółwnina. Widzisz? Unikaj wszystkich grabi. Nie stłucz delikatnego przedmiotu. Za trudne, nie robię tego. To teraz prosimy tylko o nowego ludzia w ekipie przeprowadzkowej i na tym kończymy, bo już przy tym trochę jest. Mam telefon od Leniego, muzycznej legendy Pacmore. Klient gwiazdy naprawdę podniesie nam reputację. Nie ma nowego klienta. Takiego, znaczy nowego pracownika. A jeszcze zdążymy. A co zdążymy? No tylko poziom. Jezu, siostrę. Niech ci będzie, już więcej poziomów nie robimy. Nigdy. Jak nigdy? Normalnie. Nie będziemy nagrywać? Będziemy, ale już nigdy z innego poziomu nie będziemy powtarzać się tylko. Nie! Widzę tu znowu samochód, który może odjechać. Nie, także... Dobra, nieważne. Może Lenny chciał posłuchać mojej składanki? Albo czegoś na taśmie? Może na opakowaniowej? Tak. Te słuchawki są aż zbyt suche, nawet jak dla mnie. Czemu? No tak. Oj. Będzie trzeba po szafie wchodzić. Tylko tam trzeba parkour robić, a ja nie umiem w parkour. Ja się naumiałam. Bo uwierzę. Tu ten, to... Przeszłam wiele parkourów już. Jak to otworzyć? Nie da się? Nie. Dobra. To ty sobie czymś to zablokuj, ja idę już po szafach skakać. Tam jest jakaś złota płyta. To się obraca. Jaka znowu płyta? Tam się nie da wskoczyć. Nie, tu się nie da wskoczyć. To tutaj się nie da wskoczyć. Nie, nie da się. Może autem trzeba jakoś wyjechać? Auto jest w tym. Nie ma szans. No to, żeby nim wyjechać. No. Jak puszczę, to ono się obróci z powrotem, a teraz trzeba jakoś zmusić tego, żeby wyjechało. Musi być jakiś sposób. Bez powodu by takiej funkcji nie dali. Po prostu odblokowuje przejście. Czemu klozeta nigdy nie możemy wynieść? Bo klozet jest zazwyczaj, nie wiem, może przymocowany na sztywno do podłogi. No okej, ale choć raz byśmy mogli. Nie, bo klozety, podkreślam, są przymocowane śrubami i w ogóle trzeba byłoby je rozkręcać czy coś. Nie by było fajnie. Nie, bo wtedy nie byłoby o przeprowadzkach, tylko to byłoby o demontażu. Mamy przeprowadzkę, a nie demontaż. Myśmy zrobili demontaż przeprowadzki. Już wiem, czemu nie mogłeś wejść. A. Ooo. Patrz, jaki szeklet. Stawaj na przyciska. Kostra, stawaj na przyciska. Jej. Nie mogę krzesła tam zatargać. Co nie stoi na przycisku? No, czemu nie mogę ukraść złotej płyty? No to bierz paczkę. Ciekawe, co tam przyszło. Może ta taśma paczkowa? No może. Ej, co się mówi, że naprawdę nie mam szans zaliczyć tutaj na lepszy niż czekoladowy medal, bo za dużo tego trzeba wnosić. Wow, kanapy nie trzeba. Chociaż tyle dobrego dla ciebie. O Boże, co to jest? Co? Jakiś wielki zestaw do mieszania muzyki. A to jest jakiś, nie wiem... Wycisko, instrument dziwny. To jest jakiś instrument, ale nie pamiętam, jak się nazywa. Ej, co? Co jest? Co? Jo, jakieś głośniki on tym na mnie wrzeszczą. Posłucham tego na nagraniu. Okej...
I potrzebuję pomocy, ten pień, na którym musimy przenieść. Nie stając na ten przycisk, bo inaczej mnie to wyrzuci. Dobra, to ja kartoniki wynoszę. Ej, ale możemy tym pianinem rzucić, wiesz? Wiem, ale na razie chcę wynosić kartoniki. Żebyśmy mieli chociaż więcej sprzętów już zaniesionych. Teraz pomóż mi rzucić. Nie. Będę wynosił wszystkie jednoosobowe rzeczy, które mam do wyniesienia. Ten karton jest mój. Bierz kartona. Nie na nim zależy, ja kanapy wynoszę. Fotele. Bo one są bardziej przydatne niż jakieś kartony. W ogóle myślę, że to nie są kartony z Karton TV. Aha. Co się śmiejesz? Suchar. Nie. Ale nie wiem, co chodzi z Karton TV, czy inaczej mówiąc Karton TV, a ty się śmiejesz, suchar. To co? Program, na którym puszczają... No. Bajki. Nie. Nie o to chodzi. Nie, Carton, przez dwa, o, tylko karton, tak po polsku, karton, TV. Na pewno nie rozumiesz. No nie wiem, że to chodzi naprawdę, siostra. Kiedyś ci z pewnym ludźmi o tym już opowiadaliśmy. Nie pamiętam. Wow, telewizora nie trzeba wynosić. Bo już wyniosłem jeden. Tak, już jeden wynosiłem. Ale jest jeszcze jeden. To wiem, że jeszcze jeden jest, ale jeden wyniosłem. Dopiero co, więc no. Mam delikatne pudełko. Chodź. Chodź, lodówka, ci. O co lodówka? Bo co? Że nawet jedzenia tam nie ma, to po co nam ona? Ale oni chcą lodówkę. No ale ona jest pusta. Gdybyś tam był w środku jedzenia do zjedzenia, to bym się może zgodził. Tego słupa to nie kojarzę. O, a przynajmniej na grillu jest jedzenie. Rozwaliłam. Z grilla. Ale jest na stole. To już nie będzie. No. Teraz lepiej. To tylko teraz... O nie. Został. Mamy już... Amelniowy medal. Ktoś mówi, że naprawdę... Możemy nawet się wyrobić z czekoladowym medalem. Mam dopiero 14 na 23, czyli jeszcze trzeba 9 rzeczy, przy czym większość to jest dwuosobówki. Wszystkie. Nie, jeszcze są dwa kartoniki. O góry. Dzięki. To masz teraz drugi. Ja nie będę musiał go nosić. Dzięki postaci, super rzucasz po prostu. Najlepsze jest to, że Zeł czasem pokazuje języka. No, kamelon też. Prawie każda twoja postać czasem pierdzi. Nie pierdzę. Pokazywałem ci już te pierdy na nagraniach. Tu były kable! Wow, to są grabie? Czy miotła? To jest miotła. Dobra. Nie groźna, w przeciwieństwie do grabi. Bo grabie to jest zabójcza broń. Dokładnie. Ja nie wiem, o co chodzi do końca, siostry. Nawet miał kiedyś taką dziwną grę, nie pamiętam tytułu. Więc to były jakieś wyścigi strusiów. A, i tam były takie grabie? Tak, tam były takie grabie, jak okuszka zajęła. Tak. Trochę jakiś czas temu kombinowałam, żeby w to zagrać. A po co kombinować? Przecież to bez kombinowania można zagrać. Tak? Tak. Dobra, pana panie, trzeba, tutaj idziemy. O, jest jeszcze jedna osoba, jedno. O, patrz, przycisk. Dobra, wstaję. Naklikaj do czymś, czego nie musimy wnosić. To będziemy mieli skróta. Siostra, halo. No mówię, że idę po krzesło. Przecież tu miałeś płyty, nawet tak jak to mogłeś podnieść, byłoby szybciej. Ale ja jestem miła. No to zostaw to krzesło. Pomóż mi wynosić te wszystkie, że... Nie stój na przycisku, bo inaczej nigdy nie położysz na przycisk. Jak na nim stoisz. No i już w stronę mu się z czekoladowym medal. Na nim kiedyś się to przełączyło. Myślałam, że jestem doniczkiem. Mhm. Teraz chyba to od boku wziąć. I oczywiście kabel wyrwać, bo po co kable? Co jeszcze? O, tutaj taki piękny stół mamy. Tam jeszcze góry pianin. Głośnik.
który blokuje. Ja głośnik to nie problem. To trzeba teraz to wrzucać już. Czego gratulujesz? Przecież ja jestem mistrz. Najmniej tej narożnej kanapy nie trzeba brać. A szkoda, bo fajniej by było. Nie. Co? Nie lubię tych narożnych. Głośniki na mnie nakrzyczały. Lubią krzyczeć. Przetopianie no to wytrzymuje. One pewnie jest zrobione z jakiegoś plastiku. Plastik jest niezniszczalny przecież. No do tego to bym trochę pomyślała. Aha, to myśl. Ale znam gry, w których na pewno by ci udowodnić, że rzeczy robione z plastiku. A w grach to tak! I się nigdy nie niszczą. No teraz siostra szybko. Trzeba się obrócić i rzucić pianinem. Dobra. Chyba wypadły wszystkie klawisze. Nie wiem. Ja poczekam już sobie tutaj, na przyczepie. Pic kartonów. Nie. Ta przeprowadzka kompletnie mnie wyczerpała. Skąd masz nadal tyle energii? Bo jestem kwiatkiem i energię czerpię z tego, że stoję na dworze. Dobra, już. To dzięki mojemu Smooth Mousse Protein Smoothie TM. Moja kolejna reklama. Jest pełne wszelkich energetyzujących składników odżywczych, których nie znam i nie umiem wymówić. Brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe. A jak ze spakiem? Da się przeżyć. Kup swoje Smooth Mousse Protein Smoothie już dziś. Mówią mi kolejna reklama. Oni po prostu za dużo tych reklam tutaj wciskają. Nie wiem, czy co? Nie wiem, o co chodzi. Oczyść molo, nie wiem, co to jest. Nie nadepnij na żaden przycisk. Rozwal skrzynię trofeów. To rozwaliłem. No, jest dobrze. No to w sumie to tyle. Zobaczymy, czy nowa postać. Oki, pierdowie. Jadę na duchowe wakacje. Wellness z jogą dla menadżerów małych przedsiębiorstw. Wracam w poniedziałek. Nie ładujcie się w międzyczasie w samopaty. Zasługujesz na przerwie po ciężkiej pracy. Niełatwo jest cały dzień mówić nam, co mamy robić. Nie ma. O, starsz sąsiedzko. To ja... To zmieniaj sobie postać, a potem już kończymy na dziś. Następny odcinek będzie What? Kiedyś. Teraz to odkroczył, że mam go od dawna. Twój piękny kozorożec. No w nim coś mam mówić tak naprawdę na ten temat. Po tym, że mój gołąb w doniczce pięknie się trzęsie, jak ja tańczę. Mój dziwny taniec krabowy. Dobra. Tak więc... To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku, no i w ogóle... Cześć! Trzymajcie się. Pa! Hej! Pa!